Jak pewnie dobrze wiecie, albo i nie, głównie nurt i pierwsze skrzypce na wielu rynkach grają tak zwane cykle. Wszystko polega na tym, że co jakiś czas wydarzają się podobne rzeczy, których wypadkową jest to, że rynki kapitałowe reagują w podobny sposób, jak miało to miejsce w przeszłości. I rzeczywiście, a propos różnych cykli, są oczywiście cykle na rynku kryptowalut, są cykle koniunkturalne, są cykle, które sprawiają, że co jakiś czas pojawiają się konflikty zbrojne i wiele, wiele innych. Pewnego rodzaju cyklem jest też fakt, że Ziemia krąży wokół Słońca, albo na przykład to, że rzeczywiście są pory roku. Tak? Cokolwiek, co rzeczywiście jest przewidywalne i dzieje się co jakiś czas, można nazwać cyklicznością. I na podstawie różnego rodzaju metryki wskaźników mówi się, że w najbliższym czasie może być recesja. Może być spowolnienie gospodarcze w Stanach, które ogólnie, globalnie wpłynęłoby na negatywną sytuację na wszelakich rynkach, a tym samym bardzo, bardzo mocno mogło odbiłby się na rynku kryptowalut. I chociaż wydaje wam się, że i tak jesteśmy w przysłowiowo, brzydko mówiąc, w dupie i tym samym nie ma już czego zbierać, to jednak do końca tak nie jest. Prawda jest taka, że Bitcoin jest bardzo blisko swojego all time high, że jest w nim kilkaset, ładne kilkaset miliardów dolarów. No i dalej są to wartości dosyć wysokie i nie chcę was tutaj straszyć, broń Boże. Nie jestem, wiecie, z tej jakby partii osób, czy z tej grupy, czy obozu, która na prawo i lewo tylko i wyłącznie chce straszyć i tak dalej. Chcę obiektywnie zobaczyć, jak sprawa się ma i czy jeżeli ta recesja nastąpi, to co na nią wskazuje, jak może to wpłynąć na rynek kryptowalut i kiedy możemy się spodziewać ewentualnego właśnie spadku wyceny różnych aktywów, a do tego zobaczymy sobie, czy kryptowaluty mają jeszcze szansę do czasu potencjalnej recesji zaliczyć ten swój przynajmniej jeden ostatni rajd, który pozwoliłby wielu straty odrobić i nawet wyjść na plus. Więc miłego oglądania, jeżeli takie materiały wam się podobają, zostawcie kciuk w górę oraz subskrypcję, szybkie ogłoszenia, a potem przechodzimy już do materiału. Pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem macie link do giełdy, z której ja korzystam. Macie do odbioru $500 na start w formie pozycji lewarowanej. Rozgrywacie longa lub shorta na Bitcoinie, na Jupiterze, na jakimś tam arbitrum, co chcecie. Jeżeli zyskacie, zysk jest cały wasz. Jeżeli stracicie, giełda pokrywa wasze straty. Trzeba wpłacić $100 i się zweryfikować, żeby taki kupon odebrać. W opisie jest link. Link jest też do mojego Telegrama, do Discorda. W prawym górnym rogu macie poradnik do giełdy Bybit. Jak tam po prostu wpłacić złotówki, euro, jak tam się poruszać, oraz macie też drugi przypięty film, jak grać na dźwigni i jakich głupich błędów nie popełniać, żeby po prostu móc tam jakieś sukcesy przynajmniej lekkie odnosić. W poradniku, który zawarłem w opisie, czyli playlistie tradingowej, 20 filmów o tym, jak tradować, jak rozgrywać wzrost oraz spadki, i macie dwa kursy do odbioru za darmo, Suba Trading oraz Akademia Kryptowalut, będąc ode mnie na Bybicie. Przechodzimy do materiału. Więc wiecie, mówi się właśnie dużo o tym, że nadchodzi ten ogromny kryzys i ponoć ma być jeszcze gorszy niż ten, który był 100 lat temu i nazywany był Great Depression, tak, czyli Wielka Depresja. Wiele osób też o tym ostrzega, a jedną z tych postaci jest nawet sam Donald Trump, co również daje do myślenia. Więc takie pytanie, które się pojawia, to czy mamy się czego bać, czy to jest pora na odejście od rynku, kupienie kursów, tak, czekaj na recesję, bo często jest właśnie taka analogia, że to właśnie złoto bardzo ładnie trzyma wartość w trakcie różnego rodzaju kryzysów, jest taką ostoją, wiecie, fizycznej nadziei i czymś, co może rzeczywiście po prostu w formie właśnie krusa zatrzymać i przechować tę samą wartość. Więc odpowiemy sobie dzisiaj na te pojawiające się pytania i przeanalizujemy, czy rzeczywiście powinniśmy się na te gorsze czasy przygotować. No zacznijmy od tego, że recesja jest zjawiskiem makroekonomicznym. Cechuje się, charakteryzuje znacznym spowolnieniem wzrostu gospodarczego danego państwa i ogólnie się przyjmuje, że gospodarka wchodzi w stan recesji po dwóch kolejnych kwartałach, podczas których PKB było na minusie. I zwykłym ludziom ten czas kojarzy się po prostu z rosnącym bezrobociem, tym, że mniej się zarabia, no, że jest ogólny taki niedobór, gorzej się wam wiedzie, a z punktu widzenia inwestora najważniejszym aspektem są tutaj po prostu takie duże spadki na rynku, które zawsze długoterminowo były po prostu świetną okazją na zakupy. I pewien trader z wieloletnim stażem na Wall Street, tutaj macie jego facjatę, już od dłuższego czasu przed tym wielkim kryzysem ostrzega. Jednak mimo tego wszystkiego, to on cały czas pozostaje właśnie byczo nastawiony na razie i świetnie cały czas nawiguje taki długoterminowy trend na rynku. On nazywa się Grigory Manarino
i rzeczywiście według niego ta bańka jeszcze nie pękła i nadal jesteśmy w chaosie. Jego spojrzenie na rynek się różni od pozostałych osób i no wiecie, jest to jego myślę największą przewagą, bo ostatnio też opublikował bardzo ciekawy artykuł o obecnym stanie rynku i pomyślałem sobie, że warto właśnie dzisiaj go przytoczyć i w ten sposób zacząć ten film o recesji właśnie. I tytuł tego artykułu brzmi bardzo wymownie, no bo wygląda tak. Na progu kolejnego wielkiego kryzysu. I 18 września 2024 roku Rezerwa Federalna oficjalnie ogłosi, tak, to pewnie już wiecie, że zamierza rozpocząć obniżki stóp procentowych, a w rzeczywistości jednak Rezerwa Federalna już teraz głęboko angażuje się w masowe zakupy amerykańskiego długu. I na poniższym wykresie MMRI widzimy, że trend wzrostowy został przerwany na początku czerwca. Tutaj jest to zaznaczone, tą czerwoną poziomą linią. I to oznacza moment, w którym Fed zaczął agresywnie kupować lub monetyzować dług. Monetyzacja długu jest definiowana jako proces, w którym bank centralny, w tym przypadku Rezerwa Federalna, używa nowo utworzonej waluty do zakupu obligacji państwowych i ten proces nazywa się również luzowanym ilościowym. I skutkiem luzowania ilościowego, tutaj macie też pokazane w formie taki właśnie grafik, jest bezpośredni wpływ na rentowność obligacji, co powoduje spadek stóp procentowych i luzowanie ilościowe ma również bardzo negatywny wpływ na siłę nabywczą waluty. I przykład dzisiaj. Tak? Pomimo braku ogłoszenia takiego oficjalnego przez Fed o tym, że już obniżają stopy procentowe, oprocentowanie kredytów tutaj hipotecznych w USA osiągnęło obecnie najniższy poziom od ponad 18 miesięcy, co widzicie w tym miejscu. I to jest oczywiście jeszcze stała taka właśnie stopa procentowa, fixed rate w skali 15 lub 30-letniej. No i tutaj jeszcze widzicie, że w zeszłym tygodniu krzywa rentowności w USA wyszła z najdłuższego cyklu inwersji w historii. I to zjawisko znane jest jako kontrola krzywej rentowności i to jest takie narzędzie używane przez banki centralne do zarządzania stopami procentowymi, a dokładniej służy stabilizacji długoterminowych stóp procentowych, takie jak na przykład stopy hipoteczne, co widzimy dzisiaj. I tutaj mamy zaznaczone, że z tego wychodzimy. A jest jeszcze coś takiego jak quantitative easing i to jest rzeczywiście taki powiedzmy proces, który stosowany jest wyłącznie podczas poważnych załamań gospodarczych. I aby zapewnić tutaj tymczasowy impuls gospodarce, no to właśnie dzieje się to w momencie, gdy ona już jest nawet w tragicznej kondycji, tak? I ponieważ te QE polega na tym, że w trakcie masowej emisji jakby nowych pieniędzy, które są następnie używane do zakupu długów, a tym samym, wiecie, utrzymują sztuczne takie zaniżone stopy procentowe, to luzowanie jest wtedy wysoce takie destrukcyjne dla siły nabywczej waluty, czyli jest po prostu no mega inflacyjne. I ponieważ QE polega na masowej emisji nowych pieniędzy, które są następnie używane tutaj do jakby zakupu długu, co widzicie w formie takich właśnie grafików, i raz po raz co się z tym wszystkim dzieje i tym samym jeszcze utrzymują te jakby sztucznie zaniżone stopy procentowe, to te luzowanie jest wysoce destrukcyjne dla siły nabywczej waluty, czy jest po prostu mega inflacyjne. I w zeszłym tygodniu w USA, co jest również zjawiskiem na skalę globalną wręcz, nieustannie pojawiały się kolejne negatywne dane gospodarcze. I najnowsze informacje mówią, że nowe zatrudnienia w USA osiągnęły historycznie niski poziom, a zaledwie 2 tygodnie temu amerykański Urząd Pracy poinformował, że tam ponad 800 tysięcy miejsc pracy po prostu magicznie zniknęło. Podczas gdy właśnie działalność fabryk i produkcja w Ameryce spadają, to deficyt handlowy USA również się pogarsza, a faktem jest na pewno to, że po prostu, no wiecie, dziś stoimy na jakby progu jednego z największych, jak nie największego kryzysu w historii, na skalę globalną wręcz. I aby zagwarantować, że ten kryzys rzeczywiście nastąpi, można się spodziewać, że kandydaci na prezydenta w USA będą nadal sprzedawać tę samą narrację dotyczącą systemu finansowego, bo Donald Trump i Kamala Harris jakby no, będą nadal obiecywać pewnie obniżki stóp procentowych, co oczywiście oznacza jeszcze słabszego dolara, a ich obietnice obniżek pozwolą Rezerwie Federalnej na masową inflację i monetyzację długu w jeszcze większym stopniu. A dalsze zapewnienia, że Rezerwa Federalna zyska jeszcze większą władzę i kontrolę nad nami wszystkimi, to oczywiście coś, co prawdopodobnie będzie cały czas postępować. Więc ten artykuł, no można, wiecie, podsumować kilkoma zdaniami. No po pierwsze, amerykańska gospodarka nie jest tak silna, jakby się wydawało i jak podają media, ponieważ właśnie Fed za moment będzie obniżał stopy procentowe, a gdyby gospodarka była mocna, to nie byłoby potrzeby na luzowanie tej polityki monetarnej. Do tego, żeby rynki finansowe nadal rosły, potrzebujemy nowego zastrzyku gotówki i tańszego kredytu i to właśnie ma zostać oficjalnie ogłoszone przez Rezerwę Federalną 18 września, a każdy z nas na to czeka oczywiście, co dla krypto byłoby raczej bycie, no bo w krótkim terminie te obniżki stóp procentowych czasami właśnie działają w taki sposób, że rynki reagują negatywnie, ale w długim
parę miesięcy po takim fakcie, no, dzieje się dużo dobrego. I też można zaryzykować stwierdzenie, że teraz jedną z głównych rzeczy, która utrzymuje rynek na relatywnie wysokich poziomach, jest tutaj, słuchajcie, właśnie te luzowanie polityki, skup obligacji przez Fed i oczywiście słabnący dolar. A wskaźnik tego ryzyka rynkowego, MMRI, jest tutaj, zobaczcie, ostatnio w trendzie spadkowym i właśnie to sprawia, że Manarino pozostaje byczy i mimo właśnie wielu innych wskaźników, które wręcz no, krzyczą recesja, tak? No to według niego to jeszcze nie jest czas na panikę i wyjście z rynku. No dobra, więc na ten moment znacie, powiedzmy, perspektywę specjalisty, która na ten moment pozostaje cały czas bycza. Ale kolejna ważna rzecz to jest to, że on mówi również i się spodziewa jakby większych zmienności w dniu ogłoszenia Fed Pivotu i że będzie się starał wykorzystać potencjalną korektę, żeby wejść mocniej w rynek. I często mówi o scenariuszu właśnie Sell the News 18 września i pod to gra. I nie chcę opierać się tylko na jednym artykule, tak, w tym materiale, więc przygotowałem dla was znacznie więcej danych historycznych, wykresów czy różnych wskaźników, które dadzą taki lepszy pogląd i perspektywę odnośnie do zbliżającego się kryzysu i czy w ogóle nadejdzie. Więc po pierwsze zacznijmy od pytania, czy jest faktycznie tak źle. No bo na rynkach finansowych, między innymi na krypto, zapanował strach. Nie tylko właśnie w krypto indeks Fear and Greed wskazuje taki sentyment, co też jest ciekawe, może nie wiecie, ale na rynkach tradycyjnych również ten wskaźnik funkcjonuje i wybija właśnie poziom strachu i być może jest odpowiedź na to, dlaczego w świecie finansów jest tyle niepewności w ostatnim czasie, tak? Bo w sierpniu pewien wskaźnik ekonomiczny zasygnalizował wczesny etap recesji w Stanach i chociaż definicją technicznej recesji pozostaje ujemne PKB w kolejnych dwóch kwartałach, to z biegiem czasu pojawiły się też indykatory, które z historyczną dokładnością wręcz potrafiły wyznaczać okresy, gdy gospodarka USA kurczyła się i wymienię wam w dzisiejszym materiale dwa, bo myślę, że jest to ciekawe. Po pierwsze, jest coś takiego jak SHAM, czyli reguła, która jest oparta nie o miarę PKB, lecz stopę bezrobocia. I według tego wskaźnika początek recesji mamy wtedy, gdy 3-miesięczna średnia ruchoma krajowej stopy bezrobocia wzrasta o właśnie 0,5 punktu procentowego lub więcej w stosunku do minimum 3-miesięcznych średnich z poprzednich 12 miesięcy. To brzmi dosyć skomplikowanie, wiem, też muszę sobie, wiecie, zerkać na notatki, przygotować sobie rzeczy, które chcę powiedzieć poprawnie, bo nie wszystkiego jestem w stanie spamiętać, ale właśnie po to mamy wykresy, żeby sobie to lepiej uzmysłowić. Więc ten współczynnik wynosi obecnie, jak widzicie, 0,57 i to historycznie sygnalizowało start recesji w USA, a tutaj na wykresie właśnie widzicie tę linię, która jest 3-miesięczną średnią ruchomą, a szarymi paskami zaznaczone są okresy recesji w USA od 1960 roku. I niepewność na rynkach może właśnie być podsycana negatywnymi odczytami tego wskaźnika, który sugeruje właśnie nadejście złych czasów dla amerykańskiej gospodarki. Kolejny taki istotny wskaźnik to jest krzywa rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, bo to jest wykres, który macie przed oczami i on przedstawia różnicę między rentownościami dwuletnich i dziesięcioletnich obligacji skarbowych USA, co w ekonomii jest często nazywane krzywą rentowności, czyli yield curve. I rentowności obligacji to są zwroty, które inwestorzy oczekują w zamian za pożyczenie pieniędzy rządowi, a krzywa to przedstawia różnicę między krótkoterminowymi i długoterminowymi obligacjami. I kiedy ta różnica staje się ujemna, czyli krótkoterminowe obligacje mają wyższą rentowność niż długoterminowe, to mówi się o odwróceniu krzywej rentowności. Tak to się fachowo nazywa. I to historycznie jest silny sygnał, że gospodarka zmierza w stronę recesji. Jak sami widzicie, krzywa rentowności na wykresie odwróciła się w 2022 roku, czyli w tym momencie, tak? Co mogło sugerować właśnie, że recesja nadejdzie w ciągu około 18 do 24 miesięcy. A w historii, tak jak pokazywały właśnie te czasy, to odwrócenie tej krzywej było zwykle prekursorem recesji, a tym razem odwrócenie było głębsze i dłuższe niż w poprzednich cyklach. W ogóle jestem bardzo ciekawy, co wy uważacie o tym, co się dzieje. Czy według was będzie recesja, czy będzie taka cofka gospodarcza, czy kryptowaluty na tym ucierpią? Dajcie znać w komentarzu. Osoba, która no, da najciekawszy komentarz, taki najbardziej wartościowy, otrzyma $100 USDT. Do końca tego miesiąca wybiorę zwycięzcę tutaj razem z jury, z mojego teamu, więc napiszcie w komentarzu po prostu, jak uważacie, co się wydarzy i pamiętajcie, żeby zostawić te subskrypcje i kciuk w górę, żeby brać udział w konkursie. Więc to, co widzimy obecnie na wykresie, to jest powrót krzywej rentowności do dodatnich wartości i to się dzieje po raz pierwszy od 2022 roku i ta zmiana może sugerować, że jesteśmy w momencie, kiedy recesja faktycznie się zbliża, ponieważ rynek obligacji sygnalizuje po prostu nadchodzące pogorszenie się koniunktury, ale też można to ująć w taki prosty sposób. Przez dłuższy czas po prostu inwestorzy oczekiwali recesji, co powodowało odwrócenie tej krzywej, tak na logikę. I teraz, kiedy wiecie, ta różnica rentowności zaczyna wracać do normy, to po prostu oznacza, że rynek spodziewa się, że gospodarka wkrótce wejdzie w trudny okres i w przeszłości, kiedy ta krzywa
krzywa rentowności odwracała się i potem wracała do pozytywnych wartości, to to oznaczało, że recesja faktycznie się zbliżała, choć z pewnym właśnie opóźnieniem. Jest jeszcze taki jeden wymowny wykres, który historycznie dobrze przypowiada nadchodzące recesje, i to jest stosunek wyceny indeksu Dow Jones do wyceny uncji złota. I na grafice widzimy właśnie długoterminowy wykres stosunku tego Dow do złota. I przed krachem giełdowym w 1929 roku stosunek ten wynosił około 18, a podczas Wielkiej Depresji spadł do 1,59. Potem w 1980 stosunek właśnie ponownie spadł do 1,35. To macie tutaj pokazane w tym miejscu. I tuż przed pęknięciem banki dotkomowej w 2000 roku osiągnął poziom 42, po czym spadł do 6,7. I obecnie stosunek właśnie Dow do złota wynosi około 16,1, co jest bliskie poziomowi sprzed krachu w 1929 roku, a dzisiejsze zniekształcenia na rynku są na ekstremalnym poziomie, jakiego nie widzieliśmy wcześniej, i można spekulować, że krach na rynku akcji po prostu nadchodzi. A to sprawi, że kapitał przepłynie wtedy m.in. do KRUS-ów, i w tym stosunku chodzi właśnie o ten przepływ kapitału na rynku, tak? No bo recesje mają to do siebie, że podczas ich trwania inwestorzy i traderzy raczej niechętnie kupują akcje i inne ryzykowne aktywa. Gdy na rynku panuje ogromny strach i niepewność, to ludzie migrują kapitałem właśnie do takich aktywów jak złoto, bo mimo tego, że jest nudne, to po dziś dzień jest to najpewniejsza i najbezpieczniejsza po prostu inwestycja długoterminowa, jakiej dokonać można. Może nie ma dużego stopu zwrotu z inwestycji, ale przynajmniej zachowujemy wartość naszych pieniędzy. I jak się nie znamy, to serio według mnie lepiej sobie kupić takie złoto lub właśnie robić DCA Bitcoina, niż się pchać na różne inne rynki, bo to się może skończyć różnie. I złoto nie tak dawno temu wybiło nowe all time high, ale stosunek do tego indeksu, o którym mowa, jest nadal wysoki, no bo złoto wedle tego wykresu jest niedowartościowane póki co i podczas kolejnego kryzysu doświadczymy kolejnej agresywnej rotacji kapitału właśnie do złota i innych tego typu aktywów, które są tak zwanym safe haven. Więc tak z mojej perspektywy, bo wiem, że też czekacie na moje takie podejście i subiektywne przypuszczenia, to ja chciałbym przez te jeszcze 6, 8, 10 miesięcy na krypto, na tym odbiciu, na tym price recovery, które pewnie nastąpi prędzej czy później, po prostu zarobić ile się da, zainkasować zysk, bo aktualnie moje portfolio jest tam zaledwie paręnaście procent na plusie, tak sumarycznie. Dzięki temu, że mam Bitcoina i Ethereum, to udało się rzeczywiście w skali tego cyklu tam być na małym plusie, niewielkim, ale jednak. Trzon portfolio podreperował, to jest raz na altach, które często wynoszą nawet 60, 70 i nawet 80% na niektórych, szczególnie tych, których nie ośredniam, tych, które są mniej, to ja, słuchajcie, chcę z tego wyciągnąć no sporo środków i rzeczywiście potem zainwestować w złoto. Raczej niekoniecznie tylko fizyczne, bo jest to dosyć niebezpieczne pod względem przechowywania, ale są indeksy na złoto, są ETF-y i tak dalej, lub właśnie można złoto kupić za granicą, więc rzeczywiście jest to według mnie niegłupi pomysł, że zarabiamy najpierw na krypto, przynajmniej w momencie, gdy się to wam uda, a potem zarabiamy na samym złocie już bezpieczniej w perspektywie tego, że kryzys może nadejść. Jest to dosyć bezpieczna opcja i myślę, że warto ją rozważyć. No i tutaj wiecie, gdy mówimy o recesji, to też według mnie trzeba wspomnieć o kondycji konsumenta w Stanach Zjednoczonych, no bo obecnie sytuacja w USA wygląda niepokojąco, zwłaszcza w kontekście wzrostu zadłużenia i trudności z regulowaniem zobowiązań. I to jest kolejny znak słabnącej gospodarki, bo takim alarmującym sygnałem jest wzrost zadłużenia na kartach kredytowych i odsetek osób spóźniających się z płatnościami, który wzrósł znacząco w ciągu ostatnich miesięcy. I to wskazuje na coraz większe problemy z regulowaniem długów przez konsumentów, czy takich zwykłych, tam wiecie, może nie Kowalskich, tylko jakichś tam innych George'ów ze Stanów, którzy rzeczywiście po prostu normalnie, no, biedni normalny żywot, a teraz mają utrudnione zadanie. I wysokie stopy procentowe po prostu dodatkowo utrudniają spłatę zadłużeń, a coraz więcej osób zaczyna zalegać z płatnościami, co może prowadzić do pogłębiającego się kryzysu finansowego wśród konsumentów. A jak widzicie, są pewne rzeczy, które rzeczywiście mogą nas martwić i musimy je mieć na uwadze podczas rozgrywania tego cyklu. Ale są też inne ważne aspekty, które przemawiają za tym, że recesja może być nieco opóźniona i nadal możemy być nastawieni być na następne kilka miesięcy. Po prostu w takim filmie jak ten, myślę, że nie sposób nie wspomnieć, że za jakieś 2 miesiące poznamy następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I teraz już abstrahuję od tego, kto ma większe szanse na wygraną i co się na rynku stanie, jeżeli Trump wygra wybory, a co jeżeli wygra tam Kamala Harris, tak? Ale wszyscy, no jak jeden mąż wręcz, zgadzają się do tego, że rynek chce widzieć kandydata republikanów za sterami i nikogo innego. I mówię o elekcji też z innego powodu teraz, bo podczas końcówki wyborów te wydatki rządowe są ogromne i niewiele osób po prostu zdaje sobie sprawę z tego, jak to mocno wpływa na PKB.
I zobaczcie, że stosunek wydatków rządowych do amerykańskiego PKB to aż 37%, więc jeżeli ktoś się dziwi, czym odczyty PKB są tak wysokie w czasach, gdy ludzie mówią o recesji, no to też macie na to właśnie teraz odpowiedź. No i kolejny aspekt do poruszenia to oczywiście wcześniej wspomniany już Fed Pivot, który jest oczekiwany przez każdego gracza. Ta zmiana w polityce monetarnej USA jest też zgodna z globalnym trendem polepszania się płynności na rynkach, a w filmach na kanale mówiłem też o tym, że banki centralne na całym świecie zaczynają luzowanie. I to oznacza, że końcówka 2024 roku i przynajmniej początek 2025 powinny być jeszcze dobre dla rynków dzięki nowej podaży pieniądza. I tak samo mówi nam teoria 18-letniego cyklu nieruchomości, bo podlega to takim samym mechanizmom jak cała gospodarka, jeżeli chodzi właśnie o te aktywa w formie takiej właśnie trwałej. Więc naukowcy z Harvard University w swojej analizie stwierdzili, że cechą kryzysu na opisanym rynku nie jest jego nieuchronność, ale raczej regularność. Jest taki też ekonomista, sobie zapisałem, Homer Hoyt, i on rzeczywiście podaje analizie rynek w Chicago i stwierdził, że cykl nieruchomości od 1800 roku przebiega zgodnie ze stałym 18-letnim rytmem. I według tego modelu szczyt cyklu na rynku nieruchomości nadejdzie w 2026 roku, a głębszy kryzys byłby około 2028 właśnie na nieruchomościach, tak? I ta teoria nie zakłada niczego złego dla rynków przez najbliższe 2 lata, więc to jest kolejny argument za tym, że recesja wcale może nie nadejść tak prędko i że kryptowaluty jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. I ciężko się też nie zgodzić z tezą, że faktycznie jesteśmy w takiej, wiecie, niebezpiecznej fazie banki spekulacyjnej na nieruchomościach, no bo dane z Eurostatu pokazują, że w wielu krajach Unii Europejskiej ceny rosną po prostu cały czas bardzo agresywnie i w Stanach również ceny nieruchomości są najwyższe w historii. No i nie inaczej jest w Polsce, gdzie finansowe media informują nas o tym, że posiadamy niechlubny rekord i mamy jeden z najwyższych wzrostów cen nieruchomości w 2024 roku wśród krajów Unii Europejskiej. Tutaj widzicie jakby kwartał do kwartału, jak to się prezentuje i że rzeczywiście cały czas to gdzieś tam pnie do przodu. I być może 18-letni cykl nieruchomości znowu się sprawdzi i do pęknięcia banki pozostają nam jeszcze 2 lata, a dopiero potem jakiś globalny kryzys i krach na rynku. Ale według tego wykresu jeszcze nie jest czas na recesję w najbliższym czasie. Jest kolejny też ciekawy model ekonomiczny o nazwie, no widzieliście go pewnie 100 razy, wiecie, periods to make money, tak, okresy, kiedy zarabiać pieniądze. I tutaj rzeczywiście, co przyciągnęło moją uwagę, to, że jest taka zadziwiająca prostota połączona z dokładnością. Te teorie mogą niektórzy uznać za przestarzałą, bo wywodzi się z XIX wieku, lecz mimo tego nawet po 150 latach dobrze przewidywała momenty hossy i bessy. I tutaj mamy taki trójwarstwowy system A, B i C, tak, żeby wyróżnić te fazy cykli rynkowych. Ten moment A symbolizuje okresy paniki i odwrócenia trendów, które oznaczają początek trendu spadkowego. B reprezentuje szczytowe momenty na rynku, idealne do sprzedaży aktywów po wysokich cenach, a C oznacza okresy niskich cen, najlepsze do kupowania aktywów, czyli właśnie wtedy, żeby skupować ile się da, co zwykle po prostu zapowiada początek trendu wzrostowego. I model ten sugeruje jakby takie cykliczne powtarzanie się tych kategorii z różnymi długościami trwania każdego cyklu. Po prostu widać gołym okiem, że rok 2026 jest oznaczony jako moment, tutaj widzicie, szczytu rynkowego w kategorii B, co sugeruje, że w tym czasie, tu gdzie mam myszkę, możemy spodziewać się dobrych czasów wedle tego jednego wykresu i wysokich cen na rynku. I w teorii, zgodnie z tym modelem, 26 może być idealnym momentem na sprzedaż aktywów, ponieważ oznaczałby szczyt cyklu, czyli okres, kiedy ceny mogą być najwyższe, w tym ceny kryptowalut. I dotychczas model był zadziwiająco dokładny. Jeżeli dalej miałby się sprawdzać, to do 2026 roku raczej mielibyśmy tylko hossę na rynkach i na krypto, a większy kryzys miałby dopiero nastąpić w następnej dekadzie, ale ten model nie wskazuje na nadejście jakiegokolwiek wielkiego kryzysu w USA, jakiegoś krachu w ciągu najbliższych 24 miesięcy, więc trzeba wziąć poprawkę też na to, że on nie był w 100% dokładny, więc tylko na nim bym nie bazował, bardziej pokazuję wam to jako ciekawostkę ku dopełnieniu tego materiału. No bo w całym tym natłoku danych i informacji też można łatwo popaść w dezorientację, tak? A jak sami widzicie, jest wiele czynników wskazujących na to, że recesja w Stanach nadchodzi, lecz są też wykresy, które wskazują, że kryzysu nie będzie przez najbliższe kilka lub kilkanaście miesięcy, a niewątpliwie powodem do niepokoju jest pogarszająca się sytuacja na amerykańskim rynku pracy, to trzeba przyznać. No bo nikt nie wie, jak będzie, każdy spekuluje, każdy agreguje sobie te informacje, ale można sobie na tej podstawie robić wnikliwą taką analizę i ustalić, pod co my w ogóle finalnie gramy. Więc tutaj myślę, że o ile recesja mogłaby nadejść w najbliższym czasie, no to jednak Fed Pivot połączony z elekcją w tym roku raczej pozytywnie wpłynie na rynki krypto, szczególnie w tym aktualnym momencie, gdzie jesteśmy. Może być tak, że te price recovery, te takie wzrosty będą szybsze niż wam się wydaje
i dużo jeszcze miłego przed nami, chociaż zwątpiliście i wydaje wam się, że tak w ogóle nie jest. Więc zanim zaczniemy większy kryzys, wedle dzisiejszej analizy czeka nas jeszcze jedna fala wzrostowa i na krypto, i na innych rynkach, która może potrwać nawet rok czy dwa. Ponadto gramy pod te czteroletnie cykle w krypto. Obecny ma się kończyć w 2025 roku, więc kolejne miesiące powinny być cały czas byczo. Jesteśmy w połowie hossy historycznie, a te czteroletnie cykle właśnie dobrze korelują z pozostałymi bullish czynnikami, które są takie prowzrostowe na najbliższe miesiące, więc można powiedzieć, że to wszystko po prostu łączy się w spójną całość. Więc jak ktoś z was chce korzystać z giełdy, która ma niskie prowizje, gdzie możecie odebrać $500 w pozycji lewarowanej na start lub $30 w kuponach USDT, to w opisie pod tym filmem macie linki, macie też 10% cashbacku na start, dzięki czemu macie niższe prowizje niż na innych giełdach, macie dostęp do turniejów, co miesiąc $2000 do wygrania na moim Telegramie, KDP Wiadomości, jak was tam nie ma, też dołączcie, w opisie jest link, wrzucam tam swoje zagrania, analizy rynku, głosówki i tak dalej. No i co? Dostęp do kursów, do VIP-a na Discordzie, po prostu warto być jednym słowem na giełdzie ode mnie. We współpracy z Bybitem przygotowaliśmy szereg różnych bonusów, dzięki czemu no nie tracicie środków na prowizjach, na przepalaniu tego na innych giełdach, nie mając przy tym żadnych benefitów. Subskrybujcie kanał, zostawcie kciuk w górę, no bo po prostu myślę, że ta poprawa płynności na rynkach globalnych, te skupowanie długu przez Fed, tańszy kredyt, rok elekcyjny, 18-letni cykl nieruchomości, czy nawet ten wykres, tego ciekawostka, który pokazywałem, periods to make money, to taki pozytywny miks, który na ten moment idealnie wpasowuje się w cykliczność rynku krypto i to oznacza bardzo duże prawdopodobieństwo kontynuacji hossy. Oczywiście to jest tylko moje zdanie subiektywne, nie jest to porada inwestycyjna. Resztę poradników macie w opisie. Macie właśnie 20 filmów o tym, jak rozgrywać wzrosty, spadki, jak przejść przez ten cały okres, więc sprawdźcie sobie i dołączcie też do naszego Discorda Koszary Tradingu. Link jest w opisie, jest to grupa bezpłatna. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.